Kochani, chciałbym dzisiejsze spotkanie nasze, które zatytułowałem Patrząc w światło, rozpocząć od wiersza. Momencik, ja sobie wezmę, bo łatwiej mi będzie czytać ten wiersz z kartki, którą mam tutaj, a wy wszyscy także będziecie mogli za moment widzieć go na ekranie. Prosiłem, Panie, żebyś mi to zdarzył, abym mógł wzrastać w miłości i wierze, żebym gorliwiej szukał Twojej twarzy i łaskę Twoją ogarniał wciąż szerzej. Czekałem, że w jakąś dobrą godzinę ten cud się stanie w jednym okamgnieniu i moc Twoja sprawi, że ominę wszelkie zasadzki i grzech i kuszenie. Dane mi było zamiast tego odkryć swą słabość i poznać smak klęski, gdy dopuściłeś, aby moce złego skierowały na mnie atak zwycięski. Zdawało mi się, że swą własną ręką przekreślasz wszystkie moje plany, że sam masz udział w mych udrękach, że obojętny ci mój duch złamany. Dlaczego, Panie? Dlaczego? Pytałem. To doświadczenie ponad miarę. To wiedz, mój synu, że tak odpowiadam na prośbę o większą łaskę i wiarę. Od zapatrzenia w siebie i od Twojej pychy uwolnić chciałem naszą więź wzajemną, byś mógł się mocniej mnie uchwycić i każdy krok następny stawiać ze mną. Piękny wiersz, prawda? Ten wiersz mówi o czymś, co takie ważne. A ja dzisiaj zatytułowałem całe nasze spotkanie Patrząc w światło. Tak a propos, patrzyliście kiedyś w słońce? Niektórzy kiwają twierdząco, ale większość z was jest zdziwiona. Nie da się patrzeć w słońce. Nawet się nie da patrzeć w te reflektory, które mam tutaj przed sobą i dlatego czasami trudno mi przeczytać z monitora, który mam przed sobą, bo one oślepiają. Jak patrzeć w światło? Ale w kontekście tego wiersza, który przed chwileczką przeczytałem, chciałbym zachęcić was, abyście posłuchali jeszcze innego doświadczenia. Pewnego razu słuchałem chóru, który koncertował. To był bardzo duży chór, ponad 100-osobowy. To był chór naszych ciemnoskórych braci. Słuchałem pieśni, która była bardzo piękna, ale w refrenie zawsze do przodu wychodził jeden mężczyzna, który śpiewał solówkę i wtedy śpiewał coś, takie słowa, które mówiły: Panie Boże, wybacz mi i proszę, wypróbuj mnie jeszcze raz. Pieśń miała kilka zwrotek, zatem kilkakrotnie wychodził on do przodu i sądzę, że nikt ze słuchających nie miał wątpliwości, że ten człowiek naprawdę wie, o co prosi Boga. On wiedział, co śpiewa. Dam jeszcze inny przykład. Mel Gibson, który był reżyserem, faktycznie twórcą całego filmu pod tytułem Pasja. Nie wiem, czy oglądaliście ten film, wielu z was być może tak. Nie wiecie jednak, co powiedział Mel Gibson po nakręceniu filmu. Powiedział: ten film przybliżył mnie bardzo do Chrystusa. Tak, moi drodzy, musimy coś przeżyć w naszym życiu. Musi stać się, znaleźć się miejsce na jakąś przemianę, abyśmy wreszcie zrozumieli całkowicie, na czym polega chrześcijaństwo, jak ważna jest nasza bliskość z Jezusem. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście i trzecim rozdziale rozpoczyna przepięknym tekstem. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Popatrzcie na ten tekst. W tych słowach znajduje się zdumienie, znajduje się pokora i jakaś egzaltacja. Jednak apostoł nie pozostawia nas w zniechęceniu. W wyniku spojrzenia na samych siebie, ale prowadzi nas do pełnej inspiracji. Dlatego, że faktycznie dwa wiersze dalej dodał: wiemy, że gdy się
Chrystus objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Przepiękny tekst. Ujrzymy Chrystusa. Będziemy do Niego podobni. Będziemy odzwierciedlać Jego osobowość, Jego charakter. To jest coś, co liczy się naprawdę. Ale moi drodzy, jeśli myślimy o tym, to chciejmy zrobić jeszcze krok dalej, bo apostoł Piotr mówi, że to podobieństwo do Chrystusa staje się wynikiem pewnego procesu. Wzrastajcie zaś w łasce, napisał Piotr w drugim liście, w 3 rozdziale i 18 wierszu. Wzrastajcie zaś w łasce i w znajomości naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Możemy wzrastać, możemy stawać się do Niego coraz bardziej podobni. To łączy się z naszym uduchowieniem. To łączy się, że człowiek o płytkim uduchowieniu i płytkim rozumieniu Słowa Bożego nie będzie wzrastał. Potrzeba nam czegoś więcej. Zajął się tym także apostoł Paweł. I teraz wrócę do głównego tekstu, który mamy dzisiaj, który chciałbym, abyście, jeżeli wolicie, otworzyli w swoim słowie. Drugi list do Koryntian, rozdział 3 i wiersz 18. Tekst jest niesamowity i on zainspirował mnie do tego, aby dzielić się z wami. Apostoł Paweł pisze tak. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając w zwierciadle chwałę Pana, jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. To podobieństwo do Chrystusa, które jest jakimś wrodzonym prawem każdego prawdziwego dziecka Bożego i które jest znakiem rozpoznawczym każdego dojrzałego chrześcijanina, nie jest osiągalne z kliknięciem palca. Nie jest osiągalne w jednym momencie. To jest proces, to jest coś, co wymaga trochę czasu. Dlatego uważam, że w tym wersecie apostoł Paweł nam mówi o dwóch procesach, które dzieją się. Zwróciliście uwagę na dwa słowa, trzy, które wyróżniłem, nieco pogrubiając te słowa. Oglądając, zostajemy przemienieni. To są dwa procesy naszego życia. Proces pierwszy. Możemy skorzystać z prostej zasady patrzenia. Po prostu patrzenia na Niego. I proces drugi. Możemy skorzystać z prostej zasady przemiany, stawania się kimś zupełnie innym. Chciałbym dzisiaj zająć was tymi dwoma procesami. Te dwa procesy są niezwykle istotne w naszym życiu i na to musimy spojrzeć. Oto proces pierwszy, proces patrzenia. Nasz tekst wskazuje, że mamy możliwość oglądania jak w zwierciadle chwały Pana. Chcę stwierdzić, że oglądanie chwały Pana to jest to samo jak patrzenie w światło. Zawsze chwała kojarzy mi się z jasnością i blaskiem. Zawsze kojarzy mi się ze światłem, które musimy patrzeć. Musimy się tym zachwycić. Wiecie, gdzie mamy oglądać teraz tę chwałę Pana? Po pierwsze, musimy ją oglądać poprzez czytanie Pisma Świętego i znajdowanie w Nim Chrystusa. Mam pewną sympatyczną, znajomą panią w Melbourne. Ta pani dotąd nie znała Pisma Świętego prawie wcale. Spotykamy się niemalże regularnie i za każdym razem konsekwentnie powtarzam jedno zdanie. Pastorze, Pismo Święte jest tylko dla pastora i dla księdza. Nigdy nie dla mnie, nie będę czytała. Ale ja za każdym razem czytam w jej obecności. W związku z tym ona słyszy. I za każdym razem ma jakieś pytanie dodatkowe, jakby chciała się czegoś więcej dowiedzieć. Więc ja uparcie mówię, no to trzeba to czytać, żeby pani wiedziała więcej. Następnym razem, kiedy otwieram Pismo Święte, pani, patrząc na mnie, mówi, pastorze, to jest tylko dla księdza, dla duchownych. Powiedziałem, czy na pewno otwieram Słowo Boże, czytam tekst, a ona znowu stawia mi pytania. Zawsze, za każdym razem jakieś dodatkowe. To nie jest zwykła księga. Można czytać, uznając, że wszystko wiemy i dalej nie rozumieć niczego. Wiecie, to tak jak można kazać Słowo Boże, robiąc wrażenie i nie pozostawiać żadnego wrażenia. Można przekazywać
prawdę o, powiedzmy, Abrahamie, Izaku i Jakubie. I możemy mówić o tych ludziach, ale tak długo, póki nie pokażemy Boga, który dokonał zmian w ich życiu, historie nie mają żadnego sensu. Możemy mówić wiele na temat Marty, Marii i Łazarza, tego rodzeństwa z Betanii, które było grupą wspaniałych ludzi, ale jeśli nie pokażemy Jezusa i nie będziemy mówili o ich Zbawicielu, historia Marty, Marii i Łazarza także nie będzie miała żadnego sensu. Izajasz mówi o tym, że coś z nami się dzieje, kiedy czytamy to słowo, że to jest coś bardzo ważnego. Przez obserwację przyrody i dostrzeganie w niej śladów Boga możemy także poznawać Boga jeszcze znacznie bardziej i możemy więcej o Nim wiedzieć. Wtedy to nas uskrzydla, tak samo jak przez patrzenie na ludzi. Zdawaliście sobie sprawę z tego, moi drodzy, że to tak działa? Słyszałem kiedyś o pastorze, który zmienił słowa znanej pieśni. To był amerykański pastor. Ta pieśń miała tytuł Take Time to be Holy. Trzeba czasu, aby być świętym. Ale to be holy może brzmieć po angielsku troszeczkę inaczej. Ci, którzy znają angielski, to zrozumieją, że jego zamiana brzmiała prawie tak samo, a oznaczała co innego. Take time to behold him. To znaczy trzeba czasu, aby mu się przyjrzeć, aby go dostrzec. Jakie to ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że to tak właśnie działa. Izajasz w 40 rozdziale i 31 wersecie swojego proroctwa powiedział przepiękne słowa. Ci, którzy oczekują Pana, nabierają nowej siły i podnoszą się na skrzydłach jak orły, biegną i nie męczą się, chodzą i nie ustają. Zauważyliście? Coś z nami się dzieje. Nami, którzy oczekujemy. A przecież my cały czas mówimy teraz w tym miesiącu na temat oczekiwania i to tak niezwykle ważne. Proces patrzenia jednak nie tylko dotyczy tego, moi drodzy, o czym powiedzieliśmy na początku, że wskazuje, że mamy w ogóle możliwość oglądania naszego Pana. Ten tekst z drugiego listu do Koryntian wskazuje także na to, że jest pewien sposób patrzenia. Ten tekst pokazuje nam, jak mamy patrzeć na chwałę Pana. I tutaj muszę podzielić się z wami pewnym moim doświadczeniem. Wszyscy oczywiście wiemy, co to znaczą słoneczniki. Widzieliście już słoneczniki w niejednym ogrodzie, ale widzieliście kiedyś taki hektar słoneczników? Albo 2 hektary słoneczników? Jeśli niektórzy widzieli, to wiedzą, o czym mówię. Ja byłem pewnego razu, uczestniczyłem w pewnej konferencji na terenie Węgier. Konferencję zorganizowano nie w Budapeszcie, tylko w centrum konferencyjnym daleko poza miastem. I przyjechałem tam wieczorem, nie widziałem niczego poza hotelem i miejscem, pokojem, do którego mogłem wejść. Ale po chwili, kiedy rano się obudziłem i popatrzyłem przez okno, byłem zdumiony. Przede mną było kilka hektarów tylko słoneczników. I wszystkie patrzyły tylko w jednym kierunku. To było niesamowite. Było to bardzo wcześnie rano, słońce wschodziło, więc znalazły sobie słońce i patrzyły na to. Obserwowałem to pole przez cały dzień. Kiedykolwiek mieliśmy przerwę w spotkaniu, to patrzyłem, jak wygląda. Ale te wszystkie słoneczniki zaczynały zmieniać kierunek patrzenia. Szły jakby za słońcem. Wiecie, dlaczego słoneczniki nazywają się słonecznikami? Bo dostały bzika na punkcie słońca. One nie potrafią bez niego żyć. Zatem skierowały się i kiedy wieczorem patrzyłem, jeżeli tu był wschód słońca, powiedzmy, nagle patrzyły zupełnie w przeciwnym kierunku. Tak a propos, żebyście nie mieli żadnych wątpliwości, jakie to były słoneczniki. Ich gałązka, na której rosły, była prawie taka jak przedramię moje. Gruba gałąź. Aż nie mogłem uwierzyć, że ten kwiat potrafi się odwrócić z tym całym olbrzymim talerzem aż tak bardzo, przy tak grubej gałęzi, tylko dlatego, żeby czerpać promienie słoneczne. Dlaczego o tym mówię? No bo mówimy o patrzeniu w światłość. Jeśli słonecznik to potrafi, to my, którzy posiadamy od Boga zdolność patrzenia, jakże mielibyśmy zrobić cokolwiek innego? Ten nasz tekst wskazuje na sposób patrzenia. Jaki to jest sposób? Mam 3 rzeczy, o których wam chcę powiedzieć. Po pierwsze, tylko ci, którzy są gotowi oglądać i słyszeć i rozumieć to, co Pan nam komunikuje,
tylko ci będą mogli patrzeć. Co to znaczy być gotowym? Co to znaczy umieć patrzeć w światło? To oznacza, moi drodzy, jedną bardzo ważną rzecz. W 7 rozdziale Ewangelii Jana Jan pisze nam coś, cytując słowa Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, jakie to są słowa. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna. Ileż razy spotykam ludzi, którzy mówią: pastorze, no ale to się tak dobrze mówi. Pastor studiował, pastor o tym wie, pastor to tak czytał tyle razy, to zupełnie wiadomo. Ale ja to jestem zwykłym człowiekiem, w związku z tym, co ja mogę powiedzieć na ten temat? Wszystko, moi drodzy. Jeśli tylko człowiek chce, to może poznać. Jeśli nie poznaje, znaczy, że nie chce. Taka jest konsekwencja. Zatem to moje patrzenie, po pierwsze, musi oczekiwać ode mnie jednej rzeczy, chęci do poznania. Przypomina mi się sytuacja, kiedy w Izraelu najwyższym kapłanem, służbę najwyższego kapłana pełnił człowiek o imieniu Heli. To był dokładnie ten kapłan, do którego kiedyś pewna kobieta o imieniu Anna przyprowadziła swojego małego synka o imieniu Samuel, którego ślubowała Bogu oddać na służbę w świątynną. Samuel był jeszcze małym chłopcem, ale nawet do małych dzieci Pan Bóg czasami kieruje swoje słowa. Samuel słyszał nagle słowa: Samuelu, Samuelu. I słysząc te słowa, myślał, że to woła go Heli. Pobiegł do arcykapłana, ale arcykapłan powiedział: nie, 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 ja cię nie wołałem. Samuel powrócił. Kiedy znowu usłyszał, śpiąc, takie słowa, kolejny raz przyszedł do Helego i powiedział: wołałeś mnie, słyszałem. Heli powiedział: nie, nie wołałem cię. Za trzecim razem Heli zrozumiał, że najwyraźniej Pan Bóg woła małego chłopca i dał mu radę. Powiedz mu: Panie, mów, sługa Twój słucha. Tego rodzaju zdanie aż dziwnie brzmi w ustach małego chłopca. Ale Samuel posłuchał Helego i Bóg przemówił do niego wielkie prawdy o stanie Izraela i o tym, co będzie w przyszłości. Jeśli chcemy słyszeć Słowo Boże, jeśli chcemy poznać chwałę Bożą, wzrastać w Jezusie, powinniśmy być gotowi do tego i powiedzieć: Panie, ja chcę pełnić Twoją wolę, ja chcę iść za Tobą. To takie bardzo ważne. Pan Jezus powiedział jeszcze o kolejnym warunku, ale o tym za chwileczkę. Ten kolejny warunek, moi drodzy, ten powiedzieliśmy przed chwileczką, a kolejny jest: tylko nowonarodzone dzieci ujrzą Pana. Jakie to ważne, abyśmy umieli zdać sobie z tego sprawę. Tak więc nasz tekst mówi, że musimy się narodzić na nowo. Co to znaczy? Na czym to wszystko polega? O co chodzi? W 3 rozdziale Ewangelii Jana zapisane są słowa, które są maleńką częścią rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. Słyszeliście zapewne to imię. Nikodem był księciem żydowskim. Człowiekiem, który pełnił jako faryzeusz rolę bardzo ważną, był członkiem Sanhedrynu, czyli parlamentu starożytnego Izraela. Nikodem znał pisma, studiował je tak drobiazgowo, że chciałoby się powiedzieć, niemalże wyważając je na wadze aptecznej, każde słowo i jego znaczenie, a nie pojmował prostej rzeczy. Nic dziwnego, że kiedy przyszedł do Pana Jezusa, niemalże tak jak typowy Żyd, mówiąc: nauczycielu, wiemy, że Ty przyszedłeś od Boga. Nikt nie nauczałby tak jak Ty. My to czujemy. Jezus zamiast kontynuować rozmowę w taki sposób, jak On zaczął, mówi mu wprost: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A chcę Wam podpowiedzieć, że ujrzeć Królestwo Boże oznacza równocześnie ujrzeć Boga, który jest Królem. To znaczy patrzeć w światło. Potrafimy? Jest tak wiele rzeczy wielkich, których człowiek nigdy nie potrafi dostrzec. Tak długo, póki nie narodzi się na nowo. Ale jak narodzimy się na nowo, wszystko się zmienia. Ilu z was siedzących tutaj narodziło się na nowo? Ilu z was zauważyło niesamowitą zmianę swojego życia? Ilu z was w tym duchowym znaczeniu
już zauważyło, że ma orli wzrok. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby mieć dobry orli wzrok? Jedna najprawdopodobniej rzecz jest, trzeba narodzić się orłem. O, może inaczej powiem. Wiecie, co zrobić należy, aby mieć pokorę i charakter owieczki? Już teraz znacie odpowiedź. Trzeba się narodzić owcą. A wiecie, co trzeba zrobić, aby zdobyć możliwości i umiejętności dziecka Bożego? Trzeba narodzić się na nowo i stać się dzieckiem Bożym. To jest to. Ilu z was może ze spokojem powiedzieć, ja wiem, że narodziłem się na nowo z ducha, że Bóg dokonał tego w moim życiu. Apostoł Paweł, myśląc na ten temat, powiedział niesamowitą rzecz, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Tak, wydaje nam się, że my nie potrafimy sami, ale możemy. Jest jeszcze trzeci warunek patrzenia. Tylko ci, którzy mają czyste sumienie. Tu już się zaczyna problem, prawda? To jest bardzo poważne. Ale pamiętajmy, moi drodzy, że nasz zaciemniony sposób patrzenia dyskwalifikuje nas w efektywności naszego chrześcijańskiego życia. Potrzebujemy mieć czyste sumienie, patrzeć inaczej. Skąd mi się to wzięło? 24 psalm w Słowie Bożym mówi tak bardzo wyraźnie. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu? Ten, kto ma czyste dłonie i niewinne serce. Kto nie składa duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie. Psalmista mówi bardzo mocne słowa. Mówi o tym, kto z nas może być. Chcecie patrzeć w słońce? Chcecie patrzeć w światło? Patrzeć na chwałę Bożą? Musimy to zrobić, moi drodzy, i to jest konieczne. Tyle o procesie patrzenia. Sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy umiemy już tak patrzeć. Ale teraz zróbmy krok dalej, bo tu zaczyna się najciekawsza rzecz. Apostoł Paweł powiedział w tym tekście, który cytowaliśmy, że jeśli będziemy patrzeć, to doświadczymy przemiany. Staniemy się zupełnie innymi ludźmi. Jeśli będziemy patrzeć, to ta zmiana jest nieunikniona. To pierwsza rzecz w sposobie patrzenia. My wszyscy wtedy, tekst mówi, zostaniemy przemienieni. Tak więc ta zmiana stanie się w naszym życiu. Gdy nasze oczy będą otwarte na światłość świata, tą światłość z dużej litery, zaczynamy nieuchronnie odbijać to światło. Tak samo jak księżyc odbija światło słoneczne i daje światło nam na ziemi nocą. Dość istotne. Nasza dobroć nigdy nie jest naszą dobrocią. Cechy chrześcijanina, o których mówimy w trakcie naszych wykładów, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość, one, te wszystkie cechy są konieczne w naszym życiu, ale pamiętajmy, że są to cechy Ducha Bożego, który owocuje w naszym życiu. Bóg sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. Podczas dzisiejszego studium biblijnego ktoś wspomniał to chcenie i wykonanie. I chcę wam powiedzieć, kochani, że to jest niezwykle ważne. Jest to warunek konieczny naszego życia. Ale to Bóg sprawia i chcenie, i wykonanie. My musimy tylko zdecydować. Tak więc, po pierwsze, w procesie przemiany zmiana jest nieunikniona, jeśli patrzymy w słońce. Ale popatrzcie na tą bardzo ważną rzecz, o której mówimy. Druga, możemy być nieświadomi zmian w naszym życiu. Tekst mówił tak. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle, zostajemy przemienieni. Co mam na myśli? Nieświadomość tego, co dzieje się w naszym życiu, jest jednak u nas nieświadomością, bo ludzie wokół zauważą zmiany. Chcę wam opowiedzieć historię Mojżesza, który był na górze Synaj. Mojżesz został zaproszony na górę Synaj przez Pana Boga aż 7 razy. Ten człowiek miał już 80 lat,
A Góra Synaj jest bardzo wysoka. Byłem na niej, szedłem na nią i wiem, co to znaczy. Idzie się 4 godziny pod górę i wspina się tam cały czas. I wyobraźcie sobie, że Mojżesz, 80-letni staruszek, jest zaproszony przez Boga pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty, w końcu już 6. raz był i Pan Bóg go zaprasza po raz 7. I Mojżesz idzie i marzy o jednej rzeczy. Nie daruję Panu Bogu. Tym razem poproszę Go, żeby mi się pokazał. Wiecie, Mojżesz i Pan Bóg byli w takiej komitywie, że Pan Bóg kochał bardzo Mojżesza, tak jak wszystkich nas kocha, ale Mojżesz też kochał w szczególny sposób tego Pana Boga. Ufał Mu całkowicie, szedł Jego śladem, wykonywał Jego pracę, którą Bóg mu zlecił, prowadził ten naród. Bo Mojżesz znalazł się tam i na końcu, kiedy Pan Bóg już wszystko z nim załatwił i wszystko mu powiedział, Mojżesz powiedział, Panie, ale ja mam teraz prośbę, ukaż mi swoje oblicze. Pan Bóg na to mówi, nie, nie możesz, bo zginiesz. Nie da się patrzeć w światłość. Ale Mojżesz mimo wszystko nalega. I wiecie, kiedy my nalegamy w naszej modlitwie, Pan Bóg też ustępuje nieraz. Bylebyśmy mądrze nalegali. Bo czasami Pan Bóg może ustąpić i stanie się według naszej woli i będziemy płakać i narzekać. Tak więc Mojżesz ujrzał tylko troszkę. Pan Bóg zasłonił jego oczy, a Mojżesz troszeńkę chwały Bożej ujrzał. Wyobraźcie sobie teraz Mojżesza, który schodzi z góry Synaj. Schodzi się z tej góry bardzo ciężko. Zrobili tam, co prawda, jakiś zakonnik zrobił stopnie, ale jak się schodzi, to człowiek cały czas musi skakać, bo stopnie są tak wysokie. Tak więc Mojżesz skaka, ale on skacze schodząc w dół i to skacze z taką radością. On widział Pana, staje przed całym narodem i wiecie, co Izraelici zrobili? Wszyscy założyli okulary słoneczne. No dobra, nie. Jeszcze nie było okularów słonecznych. Ale powiedzieli Mojżeszu, zasłoń twarz, bo nie możemy na ciebie patrzeć. On emanował jasnością. On emanował tym, że widział Boga. Jak się wam to podoba? To byłoby fantastyczne, gdyby ludzie w nas zauważali. A to jest możliwe. Znam historię Piotra i Jana, wy też znacie. Piotr i Jan, obaj apostołowie, poszli do świątyni i idąc do świątyni uzdrowili człowieka. Wiecie, to była bardzo ciekawa historia. Zrobili straszną rzecz. Ten człowiek zbierał jałmużnę cały czas, a oni go uzdrowili i on stał zdrowy. Za coś takiego należy aresztować takich ludzi, prawda? Niektórzy uśmiechacie się w tej chwili. Ale tak myśleli przywódcy Izraela w tamtych dniach. W związku z tym aresztowali apostołów i zabrali ich przed Sanhedryn, stawiając ich przed sądem. I ciekawa rzecz jest zapisana na kartach dziejów apostolskich. Widzieliśmy, że wy byliście z Chrystusem. To nie jest opowiadanie historii. My widzieliśmy na waszych twarzach, że tylko Chrystus tak czynił, jak wy mówicie. Wy należycie do Niego, nie wyprzecie się tego. No i też się nie wyparli, oczywiście. Ludzie mogą zauważyć. Proces przemiany może być nieświadomy dla nas, ale ludzie zauważą, że coś się z nami dzieje, że jesteśmy zupełnie inni. Jest trzeci element w tym tekście, który zauważyłem. Zmiany następują stopniowo. Z chwały w chwałę. Apostoł Paweł napisał. Co miał na myśli? Ja to czasami pokazuję, że to z chwały, chwały, wyżej nie mogę, bo już za niski jestem, ale jeszcze dalej by można iść. Cały czas rozwijamy się. To jest właśnie to. Dlatego, że przemienienie następuje na przestrzeni czasu. Dwight Moody, jeden z fenomenalnych mówców XIX-wiecznych i też początkiem XX wieku, jeden z kaznodziejów, napisał także pewną broszurkę na bazie 16 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie znajduje się historia strażnika więziennego w Filipii, który nawrócił się, kiedy Paweł i Sylas uwięzieni w więzieniu zostali potem uwolnieni przez Boga. Bardzo ciekawa historia. Moody w swojej broszurce opisuje właśnie proces przemiany i opisuje pewnego człowieka, którego obraz wisi w St. Louis, w stanie Missouri, w samym głównym gmachu, przynajmniej wisiał, gmachu tak zwanego City Hall, czyli powiedzmy ratusza St. Louis. Ponieważ byłem w St. Louis i byłem w tym ratuszu, mogłem popatrzeć.
Na jednej ścianie wisi duży obraz człowieka. Gdybyście popatrzyli na tego człowieka, ten człowiek najwyraźniej był przestępcą, jakiś bandyta. To widać z jego oczu, z jego złośliwości. Widać po jego twarzy, po grymasie twarzy, jest gotów tylko atakować ludzi, że nie jest ludziom przyjazny. Ale po przeciwnej stronie wisi na ścianie drugi obraz. Zupełnie inny człowiek. Człowiek o siwych włosach, długich, ale emanuje z jego twarzy jakiś pokój. Emanuje z jego twarzy coś, co pociąga każdego. Przewodnik prowadzący gości po City Hallu prawie zawsze mówi, niech państwo powiedzą, jacy dwaj ludzie tutaj są obrazowani na tym. I ludzie mówią to, co ja opowiadam wam teraz. To jest zły człowiek, a to jest dobry człowiek. Wtedy przewodnik informuje, to są dwa portrety tego samego człowieka w odstępie 30 lat. Ten człowiek był bandytą, zabił wiele osób, został skazany na dożywocie, został uwięziony, ale w więzieniu dotarła do niego prawda o Chrystusie. I na przestrzeni tych lat stał się kompletnie innym człowiekiem. Kiedy w końcu wypuszczono go z więzienia, był to człowiek służący innym, pomocny innym, pracujący w taki sposób. Jest to niesamowita rzecz, bowiem przemiana w życiu człowieka następuje tak powoli. Ale popatrzmy dalej, moi drodzy, dlatego że kolejnym elementem, który znalazłem w tym tekście, jest to, że zmiana jest prawdziwa i zgodna ze wzorcem. Zauważcie, że apostoł Paweł pisał, my wszyscy wtedy zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwały. Obraz jest dokładnie ten sam. Tym razem, moi drodzy, jeśli mam wam powiedzieć o czymś, to sięgnę znowu do innej przepięknej historii. Jeden z amerykańskich pisarzy, Nathaniel Hawthorne, napisał książkę Wielka kamienna twarz. W tej książce opisana jest historia pewnej kobiety, która wraz ze swoim synkiem, ta książka się zaczyna, siedzi na krużganku swojego maleńkiego domku i opowiada synkowi, który ma na imię Ernest, jak ta kamienna twarz, którą obserwują z swojego domu na skale, bowiem skała przez erozję przybrała taką twarz jakby mężczyzny. Ale ta twarz świadczy o tym, że to dobry mężczyzna. W książce Nathaniel Hawthorne pisze o tym, że faktycznie istnieje legenda, którą mama opowiadała synkowi, że pewnego dnia do naszego miasteczka przybędzie człowiek, który będzie miał taką dobrą twarz. Ten człowiek będzie pomagał ludziom, będzie służył ludziom, będzie wspaniały. Ernest podjął szybko decyzję. Będzie obserwował wszystkich ludzi w miasteczku po to, żeby on był tym pierwszym, który tego człowieka znajdzie. Mijają lata, a mały chłopiec chodzi pierwszy i przygląda się skale, a później przygląda się wszystkim mężczyznom w mieście, aby rozpoznać w nich tego dobrego człowieka, który już przyszedł. W końcu Ernest dorosł i stał się dorosłym mężczyzną. Założył rodzinę, miał swój dom, ale nadal chodził pod tą skałę, żeby przyglądać się i nadal obserwował wszystkich koło. Wszyscy w miasteczku znali go już dobrze. Mijały dalsze lata, Ernest stał się już starym człowiekiem. I kiedy jako stary, dorosły człowiek pewnego razu zmęczony wstąpił do pubu, żeby napić się czegoś zimnego, podeszli do niego inni ludzie i mówią, Erneście, nadal szukasz człowieka? Powiedział tak. To nie szukaj, odpowiedzieli, jak pisze Hawthorne w jego książce. Nie szukaj. To ty jesteś tym człowiekiem. Długie lata przyglądania się tej skale spowodowały, iż Ernest wytworzył w sobie podobieństwo, może niekoniecznie fizyczne, ale charakteru osoby, która była. Tak, moi drodzy, ten obraz, który Chrystus przez patrzenie na Niego wytworzy w nas, stanie się obrazem, który będzie dokładnie takim samym. Ale zauważyłem, że w tym tekście istnieje jeszcze jeden bardzo ważny obraz. Zmiana jest w zasięgu każdego człowieka. Zwróćcie uwagę, że tekst zaczyna się my wszyscy tedy.
zostaniemy przemienieni. Wszyscy. Zostawiam już teraz, że oglądamy. Zostawiam już te wszystkie elementy. Ta oferta jest dla każdego człowieka. Ja wiem, że modne chrześcijaństwo dzisiaj jest takie, aby często opowiadać, ile to my musimy się napracować, aby się przemienić. Ludzie zakasują szczerze ręce i robią wszystko, żeby o własnych siłach zmienić się, stać się zupełnie innymi ludźmi. Ale pamiętajmy o procesie przemiany. Po pierwsze, zmiana jest nieunikniona. Po drugie, możemy być nieświadomi zmiany, ale ludzie to zauważą. Po trzecie, zmiana następuje stopniowo. Z chwały w chwałę. Po czwarte, zmiana jest prawdziwa i zgodna ze wzorcem. I w końcu po piąte, zmiana jest w zasięgu każdego człowieka. Musimy o tym pamiętać. Musimy to praktykować, bo to jest tak ważne. Zacząłem dzisiejsze moje wystąpienie pięknym wierszem. Chciałbym zakończyć także wierszem. Wierszem, który mnie zawsze zadziwia i fascynuje. W kontekście tego bowiem możemy przeczytać: spytałem różę, co tak pięknie rosła, co czyni ją piękną, czyni tak bogatą. Czy to wysiłek i szczere pragnienie? Odpowiedziała: patrzenie na światło. Ach, przyjaciółko ma piękna i wspaniała, Bóg chce, by me życie było jak smak nieba, lecz bym świecił jasno, kusił aromatem, patrzeć wprost na światło przez cały czas trzeba. To też, kochani, na koniec jeszcze raz popatrzmy na ten piękny tekst, który daje nam pełny przepis na zmianę naszego życia. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Chciałbym życzyć wam wszystkim, abyście tylko patrzyli, a On dokona przemiany tak ważnej w naszym życiu, tak zmieniającej. Patrzenie w światło jest konieczne, dlatego że przynosi nam wszystko to, czego nam potrzeba. Czy nie chcielibyście poprosić o to Boga? Czy nie chcielibyście w modlitwie powiedzieć: Panie Boże, pragniemy tego całym sercem? Jeśli chcecie, to chciałbym was zaprosić teraz, abyśmy pomodlili się. Powstańcie do tej modlitwy, drodzy. Ukochany nasz Boże i Panie, przychodzimy do Ciebie, aby dziękować z całego serca. To wszystko zrobiłeś tak łatwe i jeżeli chrześcijaństwo w jakimś stopniu, w mniemaniu czyimś jest trudne, to tylko z naszej ludzkiej przyczyny, a nie Twojej. Powiedziałeś: patrzcie na mnie, a staniecie się podobnymi do mnie we wszystkim. Będziemy przemienieni z chwały w chwałę. Ale już wiemy nawet, jak powinniśmy patrzeć. Powinniśmy znajdować się w Twoim Słowie. Powinniśmy znajdować się w otaczającej nas przyrodzie. Ale powinniśmy patrzeć na Ciebie, starając się żyć życiem podobnym do Ciebie, którego Ty dokonasz w naszym życiu. Im dłużej patrzymy, tym bardziej będziemy podobni do Ciebie. Im bardziej będziemy podobni do Ciebie, tym bardziej będziemy chcieli na Ciebie patrzeć nadal i nadal. Drogi Boże, znasz nasze serca. Wiesz o naszych potrzebach, wszystkich nas, jak jesteśmy tutaj. Bez względu na to, czy znamy Cię od wielu, wielu lat, czy dopiero zaczęliśmy Cię poznawać. Proszę, dotykaj naszych serc Twoim Duchem, abyśmy chcieli patrzeć, bo przez patrzenie zostaniemy przemienieni. Oddajemy się w Twoje ręce, Boże, ufając, że tak będzie, że doświadczymy tego i że jeszcze będziemy chętni, aby o tym mówić innym, co dzieje się w naszym życiu, mówić przykładem, a potem opowiadać im o Tobie. W imieniu Jezusa Chrystusa polecamy się w Twoje ręce, licząc na takie prowadzenie i błogosławieństwo. Amen.